Doświadczamy także bolesną już 42. rocznicę wprowadzenia na terenie Polski stanu wojennego. Chcemy modlić się w tej wieczornej mszy świętej za naszą ojczyznę. Chcemy także pamiętać o wszystkich ofiarach stanu wojennego. Chcemy modlić się o to, aby Bóg przyjął ich ofiarę, którą ponieśli dla naszej wolności i przyjął ich do społeczności świętych w niebie. Bardzo cieszę się, że z nami na tej mszy świętej jest obecny pan burmistrz, pan Krzysztof Kasztura. Bardzo się cieszę, że jest obecna na tej mszy świętej młodzież z klasy mundurowej z Szybińskiego, z swoim sztandarem. Bardzo się cieszę, że jesteście obecni na tej mszy świętej, abyśmy nigdy o tym bolesnym wydarzeniu nie zapomnieli i abyśmy zawsze modlili się za ofiary stanu wojennego, prosili również Pana Boga, aby nigdy coś podobnego nas nie spotkało w historii naszej ojczyzny, ani jakiegokolwiek narodu. Serdecznie podziękować wszystkim za udział w mszy świętej, wspólną modlitwę w intencji ojczyzny i ofiar stanu wojennego. Tak jak co roku spotykamy się w tym symbolicznym miejscu w naszej lokalnej społeczności, aby pochylić czoła ofiarom stanu wojennego i w imię tej wdzięczności, w imię tego, że byli nosicielami tych wartości, godności, suwerenności, wolności. Na tych wartościach właśnie na początku lat 90. odbudowano wolną i suwerenną Polskę i ta ich działalność nie poszła na marne. Za to chcemy tym wszystkim działaczom podziękować i wyrazić naszą wdzięczność. Ale też również chcemy pamiętać o tym, co się stało 13 grudnia i kto tej nielegalnej decyzji, bo to była nielegalna decyzja o wprowadzeniu stanu wojennego, się dopuścił. Była to zbrodnia na niezależnym samorządnym związku zawodowym, na narodzie polskim. Niestety, tak jak ksiądz proboszcz powiedział, że tą zbrodnię nikt nie odpowiedział, a nawet Polacy, ofiary stanu wojennego, nigdy nie usłyszały słowa przepraszam. To jest smutne, ale my o tym wiemy i jesteśmy wdzięczni tym wszystkim, którym tą wolną i niepodległą Polskę zawdzięczamy.